Szanowni i drodzy Państwo, 5 lat po śmierci polskiego prezydenta i jego małżonki, po tragedii prawie 100 towarzyszących im osób, możemy im dzisiaj powiedzieć, że pamiętamy. Nie zapomnieliśmy Waszej służby dla ojczyzny. Nie zapomnieliśmy Waszej gotowości do pracy i ofiar. Nie zapomnieliśmy Waszej śmierci. Tysiące Polaków na całym świecie co miesiąc modlą się za Wasze dusze i żądają prawdy. Honorem naszego pokolenia stało się wyjaśnienie i udokumentowanie tragedii z 10 kwietnia 2010 roku, tak jak honorem pokolenia naszych ojców była pamięć o tragedii katyńskiej. Każdy z nas musiał dokonać wyboru. 5 lat walki o prawdę i pamięć pozwoliło wielu ludziom iść drogą, która kształtowała charakter. Tylko ci, którzy wybrali tę drogę, będą mogli kiedyś powiedzieć, że nie zawiedli w chwili próby. Losy polskiej delegacji do Katynia stały się częścią polskiego losu, polskiej historii. Polska zawsze była wymagająca i wymaga także od nas dzisiaj. Data 10 kwietnia staje się datą tak samo ważną jak dni, kiedy wspominamy naszych bohaterów i narodowe zrywy. Z tej daty będzie płynąć lekcja dla przyszłych pokoleń. Lekcja o śmierci zdradziecko zadanej, ale też lekcja o woli tysięcy Polaków do życia w wolności, prawdzie i sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.